tym razem wybieramy się na Tamy Asuańskie. Zarówno tą z 1902 roku, wybudowaną przez Anglików, jak i z 1971 roku, wybudowaną przez Związek Radziecki. I hotel Otta, teraz już Państwo widzieliście, jak urządziliśmy palukami. Tutaj po prawej stronie jest wyspa Elefantyna i naprzeciwko, teraz, proszę Państwa, jedziemy na Wielką Tamę. Po lewej stronie i będziemy jeszcze sobie wracali, także zobaczycie Państwo jeszcze raz. Od siedzi z lewej strony, to filmuję teraz. To już porażki szpitalne, tak już tam, można powiedzieć, też związek ze szpitalem. No i oczywiście tutaj po prawej stronie, widzicie Państwo, te fale. Wybudowanie tam pozwoliło na opanowanie corocznych, kapryśnych wylewów Nilu. Bardzo proszę, żebyście Państwo nie filmowali wódek strażniczych. Na pewno się obowiązują różne zakazy, tak? Tutaj nawet AI mi to odpowiada, to są problemy. Tak jak mówię, możemy pozostać potraktowani jak Mata Hari albo jak 07 Agent. Nie możemy takich rzeczy robić. Tutaj możecie Państwo to dyskretnie filmować. Najlepiej spojrzeć teraz, bo będziemy tą samą przyjechali. Teraz w drugim, najlepiej spojrzeć sobie teraz w prawo. Widzicie Państwo idealnie teraz dokładnie, jak daleko sięgało tutaj to korytarze. Widać, że co najmniej to są już te okolice Asuanu, to jest teren, gdzie już ten obszar rolny zmniejsza się gwałtownie. Także tutaj już najmniej, najwęższa jest ta dolina. Ten pas ziemi uprawny. Natomiast zobaczcie Państwo, jak wygląda to tutaj. Dokładnie widać, gdzie jest katarakta, prawda? Tutaj woda opadła na Słońcu. Dokładnie widać, jak tutaj wygląda korytarz. Granitowe skały przed nami to część katarakty. Tą naturalną zaporę na rzece. Tworzą się wiry, woda zwalnia. I tutaj tak samo, zobaczcie Państwo, jeden wielki granitowy kanion tak naprawdę. I Asuan stoi na granicie. Nawet jak Państwo spojrzycie tam dalej, to budowane są domy i osiedla nowe też, przecież się tego nie niweluje terenu, tylko po prostu buduje się na tych skałach granitowych i bardzo to czasami wygląda malownicze. Czyli ten granit, to co właśnie z tego słyną Asuan i oczywiście z Europą, utrzymuje go takim bogatym, takim miastem, do którego podróżowano i bo zawsze Asuan i lubi miastem zakonnym polskim zawsze dla Wysoka Tama Asuańska ma około 111 metrów wysokości i około 4 km długości. Oglądamy również kamieniołomy, które w starożytności dostarczały czerwonego granitu do budowy świątyń i kolosów. Roztacza się stąd również panorama miasta. Widzimy tu również obelisk, prawie zupełnie odcięty od podłoża, ale porzucony po odkryciu skazy w kamieniu. Gdyby go dokończono, ważyłby 1168 ton i miał wysokość prawie 42 metrów.